sobotę 4 czerwca pod Wiatą w Gumnach sportowych emocji nie brakowało. Charytatywny turniej w siłowaniu na prawą rękę przyciągnął ponad 30 zawodników. Dziewczynki, chłopcy, kobiety i mężczyźni walczyli o zwycięstwo w swojej kategorii. Pod czujnym okiem mistrzyni świata i Europy Marii Juroszek, która była gościem specjalnym i pomysłodawcą tego wydarzenia. Maria Juroszek niedawno przywiozła z Rumi do Cieszyna 2 medale. Zawodniczka Markłowickiego Klubu Samson jak zwykle spisała się na medal. No, były to Mistrzostwa Europy, w niepełnosprawnych wydobyłam złoto, a w mastersach brąz. Konkurencja tych Skandynawek jest okropna, to takie, ja mówię, babo chłopy, to naprawdę... No cóż, tym bardziej wielkie gratulacje, bardzo dziękujemy i za ten brąz, i za to złotko, które przyjechało do Cieszyna, ale co dalej w takim razie? Już za miesiąc Puchar Świata na Słowacji, z tym, że 9 idę na zabieg na rękę, więc nie wiem, czy zdążę, ale cały czas myślę, że zdążę. Zanim jednak turniej rozkręcił się na dobre, organizatorzy zaprosili na walkę dnia, czyli starcie świeżo upieczonej mistrzyni Europy w siłowaniu na rękę z wójtem gminy Dębowiec Tomaszem Brannym. No i jak tam po starciu z mistrzynią świata? No, bardzo się obawiałem, że mój nadgarstek ulegnie zniszczeniu, ale tutaj profesjonalne przygotowanie przed samą walką myślę, że mi wiele dało. Pan sędzia mnie tutaj przygotował w odpowiedni sposób i no, tak wyszło, że udało mi się ten pojedynek z panią Marią wygrać. No, co to się stało? No, mistrzyni świata kontra wójt, no i co? Wójt zwyciężył? No i bardzo dobrze, może będzie z nami jeździł na zawody. Tego dnia nie tylko liczyło się zwycięstwo, wydarzeniu przyświecał szczytny cel. Całkowity dochód z turnieju przeznaczono dla Wiktorii z Kostkowic na leczenie i rehabilitację. Dziewczynka walczy z niedowładem kończyny dolnej. Trzeba pomagać, naprawdę trzeba, bo ja sama często korzystam z pomocy, więc fajna sprawa. Oprócz sportowych emocji, dyplomów, pucharów i nagród nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, o które zadbała m.in. Fundacja Fascynujący Świat Dziecka. Nie zabrakło kolorowych proszków holi, koła fortuny i go-kartów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL Marta Szymik-Telesz.